z tej strony Łucek, witajcie na moim kanale. Dzisiaj speed test porównanie Samsung Galaxy Z Flip 4 kontra Samsung Galaxy S22 Ultra. Jeżeli chodzi o Samsunga S22 Ultra, mamy tutaj Exynosa 2200, 12 GB pamięci RAM. Jeżeli chodzi o Z Flipa, mamy tutaj Snapdragona 8 Plus Gen 1, 8 GB pamięci RAM. Oba telefony wyczyszczone, wpięte do tej samej sieci, jak już widzieliście przed chwilą. Sprawdźmy, który jest szybszy, który lepiej odpala aplikację, lepiej pozostawia je w ramie. To samo robimy w przypadku gier. No więc lecimy. Pierwsze co? Allegro. Z Flip. AliExpress. Tak samo. Dla Z Flipa. Ceneo. Z Flip. Galerie. No jak widać. HBO Max. Też Z Flip. Polsat Box Go. No nie. No tutaj przez to, że musiałem pewnie kliknąć, dlatego tak wyszło. I jak dojadę.pl. No też, a tutaj coś, no trudno. To aktualizujemy innym razem. Mapy. O, przez to zamarudziło. Trudno. Player.pl. Z Flip. OLX. Jak widać. Pyszne.pl. Dla Z Flipa. Glovo. No tu szybciej SK. Sklepy. Szybciej SK. Czyli ten. Tutaj też również Galaxy S22 Ultra szybciej. Następnie mamy TapTalk. Dla Z Flipa. No trudno tutaj. No i to jest dziwna aplikacja. No, widzicie, co się da tam zrobić. TripAdvisor dla Z Flipa. Twitter też dla Z Flipa. Uber. No, chyba minimalnie tu szybciej doczytał. Wykop. Z Flip. Falstart. No jeszcze raz, YouTube. SK. No, ewidentnie widać, że Exynos w tym roku to nie był dobry wybór, co widzicie na załączonym obrazku, ale przez Snapdragon 8 Plus Gen 1, jak widać w przypadku Z Flipa. Dwa telefony Samsunga. Miejmy nadzieję, że w przyszłym roku w końcu będzie Exynos. Nie Exynos, tylko Snapdragon, a nie będzie Exynosa. Dobra, pamięć RAM 12 GB, tu mamy 8. Co zostaje w ramie? No ciekawe, Allegro doczytuje. AliExpress jest w ramie. Ceneo, tu w ramie, tu nie. Tu jesteśmy w obu w ramie. Tu jest no, doczytanie w obu. No tu też coś tak trochę słabo. No co się dzieje? Eski przeważnie wszystko trzymały w ramie. No i ogólnie Samsung, a tu widać, że taki tak... No dziwnie. Z Flip ma mniej RAMu, a trzyma lepiej. Fakt. W Galaxy jest wyłączona funkcja dodatkowego RAMu. Bo tego z pamięci, bo ona strasznie zżera w ogóle baterię i w ogóle prędkość tego działania jest jeszcze wolniejszy jest wtedy ten Samsung, więc no, ale tak czy siak widać, że no tutaj składak lepszy niż teoretycznie flagowy model Samsunga, no nie halo. Dobra, no i tu też widać, że ten RAM no, na 12 giga tutaj Samsung powinien nawet S22 Ultra nawet nie jęknąć, a widzicie jak to wyglądało. Dobra, zobaczymy, czy w grach będzie jakaś większa różnica. Tu mam tak, tu mam z tego Game Launchera. Żadna różnica. Odpalamy. No to co? Wyczyściłem pamięć. Asphalt 9. Co będzie szybsze? Z Flip. Dobra, następny temat. Temple Run 2. No, konfigi się dociągają, ale na szczęście w obu. No ale widać, że Z Flip lepiej. No bo jest pierwszy, już nie będę tego widać było, co się działo. Dobra, tu jedziemy tak. I cóż dalej? Następny mamy Wild Rift, czyli League of Legends.
Znowu Z flip szybszy. Następnie mamy Dead Trigger 2. Może minimalnie szybciej S-ka mignęła, ale to takie prawie że żadne różnice. Następnie mamy Unkilled. Z flip. Kolejny temat. Call of Duty. Gdzie to mam tutaj? Z flip szybszy. Niech on mi przejdzie tak, bo tak mam ustawiony aparat, że ledwo co widzę tutaj te na dole rzeczy. Co my tutaj mieliśmy? Call of Duty było, to teraz World of Tanks. No tak czy siak widać, kto szybciej coś odpalił. Następnym tytułem będzie Super Mario Run. Z flip szybszy. A przy okazji jeszcze jasność tu jest na maksa. I tutaj też jest na maksa. No, ciekawostka. Znaczy tu się mi wydają kolory bardziej soczyste. Jak tak sobie patrzę, co do jasności, to macie filmy, zobaczycie, jak realnie wypada jeden drugi. Angry Birds 2, albo będą, bo jeszcze mogą nie być opublikowane w tym momencie, gdy ten film skoczy. Mam wrażenie, że chyba ten jednak tu jest taki bardziej soczysty, ale ten jest jaśniejszy. Ale to, w tych nowych Samsungach teraz jasność to dziwna sprawa. Trzeba specjalne opcje powłączać, żeby w ogóle była maksymalna. Dziwne. No fakt, ekrany się wypalają, to trzeba uważać. Dla S22 Ultra tym razem. Co my mamy dalej? Real Racing 3. No czekamy. No i Z Flip znowu szybszy. Następnie mamy PUBG Mobile. Z Flip szybszy. I ostatnim tematem jest Ark Survive Evolved. Jeżeli zadziała, bo z tą grą różnie bywa, co widzicie, że gdzieś wywala, gdzieś odpala. No ale tendencja taka sama. Moim zdaniem Z Flip lepiej. No i co? Zobaczmy, co jest w ramie. Asfalt to normalne, że go nie ma nigdy, tej gry prawie w ramie, chociaż czasami jest trochę jakby bardziej otwarta, tak bym to nazwał. Tutaj też poza ramem. Jedziemy do... No, uciekaj. Następnie mamy White Rift. Lipa. No nie tak pamiętam telefony Samsunga przy speed testach. Na razie nic nie ma w ramie. Jeden ma 12 GB pamięci RAM, drugi ma 8, więc... No tak to nie powinno wyglądać. Tutaj też lipa. Zachowują się jak telefony za parę złotych. Kosztują grube pieniądze. Tutaj też Z Flip coś ma. S-ka nie ma. Następnie mamy... World of Tanks. No nie, jakieś jaja są. Jucek, coś ty kupił. Tutaj też lepiej. No nie, tu w robu jest w ramie. Dobra, to nie jest źle. Angry Birds 2. Jak widać, co tu się dzieje? Real Racing. Okej. Okay. PUBG. No i Ark, który się tylko odpalił.
na SC też nie ma jej w ramie. No dobra, no widzieliście, jak to wyglądało. Cóż można powiedzieć? Nie da się chyba ukryć, że po prostu tegoroczna S22, gdyby była u nas z Samsungiem, byłaby zdecydowanie lepszym wyborem, a dostajemy ją na Exynosie, który, no fakt, że tu jest 8 plus Gen 1, ale no nie. W przyszłym roku mam nadzieję, że to się zmieni. Tyle. Oczywiście, no, gdzie dorwać oba? Macie linki na dole pod filmami, dzwonek, subskrypcja, komentarz. Za to dzięki. No i cóż, na dzisiaj tyle. Z tym Nauczek, trzymajcie się ciepło. Hej.